Okej, witajcie na drugiej części filmu o nowym Ledermanie. W drugiej części porównam wam Ledermana Serge'a Ledermana Serge'a TTI i Flipa 4, ze względu na to, że te tule mam, posiadam i one wielkością jak gdyby dla mnie są najbardziej porównywalne, dlatego zapraszam. Ponieważ zaprezentowałem już podstawowe różnice w budowie i nie będę drugi raz opisywał tego, że narzędzia w jednym są od środka, drugie są od zewnątrz i tak dalej, natomiast wielkością, ponieważ one są dość porównywalne, to te dwa narzędzia porównam wam ze sobą. Jest jeszcze jedna zmiana konstrukcyjna, która właśnie w tym filmie wyjdzie na jaw, czy wam pokażę po prostu, to jest to, że w starych konstrukcjach Ledermana nadal macie dwie osi otwierania, tak? Jest to oś, która trzyma kombinerki i oś, która trzyma narzędzia wewnętrzne, natomiast ze względu na zmiany konstrukcyjne jak gdyby pojawiły się pewne ograniczenia, którym podlega nowy tool. Zacznijmy sobie. Oczywiście były dyskusje na temat tego, że w Serge'u TTI, czyli również w drogim modelu, jest zastosowane ostrze z S30V. Tak, ostrość proszę. Z S30V. W nowym jest zastosowane ostrze z 420 HC. Natomiast powiem wam szczerze, że to S30V, które jest w Serge'u TTI, no mnie nie powala osobiście, jest kruche i ja nie jestem jakoś tam zachwycony, bo to S30V. No. Natomiast porównajmy sobie, tak? Po pierwsze to, co już mówiłem, czyli zmiana samego profilu ostrza. Proszę o ostrość ładną, dziękuję. I teraz zobaczcie, pomimo że tool Serge jest mniejszy, ostrze jest dłuższe. Jest to właśnie wynik tego, że zmieniła się konstrukcja i to ostrze już się nie mieści na tyle w takiej długości, jak mieściło się w Serge'u, więc w Serge'u to ostrze jest delikatnie dłuższe. Nie mogę wam powiedzieć, bo to jest tak, ja wiem, z 5 mm różnicy, natomiast czy to będzie miało jakiekolwiek użytkowe różnice, to tego jeszcze nie wiem. Natomiast właśnie ze względu na zmiany konstrukcyjne to ostrze jest krótsze. Tyle, jeżeli chodzi o ostrze gładkie, tak? Jak wiecie, Serge zwykły i Serge TTI różnią się ostrzami ząbkowanymi, więc tutaj nie będzie to stuprocentowe porównanie, tak? Natomiast tak, po pierwsze, również ostrze w starym Serge TTI jest dłuższe. I to już jest dłuższe znacznie, bo myślę, że około centymetra jest dłuższe. Miało narzędzie do przecinania pasów, które sobie bardzo chwaliłem jako narzędzie do przecinania izolacji w kablach elektrycznych. Było spoko. W nowym modelu Free mamy tutaj ostry koniec, coś w rodzaju takiego dłutka, czegoś w tym stylu. I to ostrze jest zdecydowanie krótsze, natomiast to ostrze jest przeze mnie dość rzadko używane, ono jest tam do cięcia lin, do takich rzeczy, więc zobaczymy, no na pewno przetestuję. Zobaczymy, czy to ma jakąkolwiek różnicę, ta długość w okolicach centymetra. Również profil delikatnie zmieniony, ale to jest profil zmieniony z tego powodu, że w Serge'u TTI macie to ostrze do cięcia pasów. Kolejną rzeczą oczywiście, która jest piła, która konstrukcyjnie jest dłuższa, natomiast jeżeli chodzi o ilość zębów,
Już takiej wielkiej różnicy nie ma, dlatego że jak gdyby zęby, jak się przyjrzycie, w nowym modelu Free zaczynają się po prostu dużo, znaczy troszkę wcześniej, no i tych zębów aż takiej wielkiej różnicy nie ma. Jeżeli złapiemy sobie za ostatni ząb w modelu Church, o, to zobaczycie, jaka jest różnica w ilości, czekajcie, o, w ilości zębów. Więc tej różnicy aż takiej nie ma, natomiast oczywiście jest różnica, o czym już wspomniałem na poprzednim filmie. To jest, czekajcie, ja tu przyłożę rękę, żeby była ostrość. To jest różnica w grubości obu pił. Po prostu w modelu Free jest ta piła dłuższa. Profil zębów i długość zębów, tak jak już wspomniałem, jest dokładnie, na poprzednim filmie jest dokładnie taka sama. Więc myślę, że sama piła będzie miała bardzo, bardzo podobną funkcjonalność poza szerokością. I tutaj postaram się zobaczyć, czy ta piła również będzie się, bo ona miała ten problem, ponieważ była krótka, te zęby są dość gęsto, ona mocno się zapychała przy wilgotnym i mokrym drewnie, więc to sprawdzę po prostu podczas testowania, czy grubość tej piły w jakikolwiek sposób wpłynęła na to, żeby to usprawnić, tak? Tu z zewnętrznej strony w Churchu oczywiście mamy też pilnik, który jest dużo dłuższy i który bardzo sobie chwaliłem, dlatego że jedna jego część oczywiście jest frezowana, a druga to jest pilnik diamentowy, który służył mi często do podostrzenia czegoś albo zeszlifowania jakiejś zadry na ostrzu. W modelu Free ten pilnik jest no, siła przyzwyczajenia, rozłożyłem, żeby wyciągnąć narzędzie. Ten pilnik jest króciutki. No wyłaś. O, to jest króciutki pilniczek, więc raczej jego funkcjonalność nie będzie porównywalna, ale tak jak wam wspomniałem, w tym modelu jest dużo bardziej agresywny, więc weźmiemy sobie coś i spróbujemy sobie coś zeszlifować jednym i drugim pilnikiem. Zobaczymy, jak to będzie nam szło. Jeżeli chodzi o Churcha, z narzędzi zewnętrznych to są wszystkie, czyli 4 sztuki. I teraz sobie otwieramy go w środku. Oczywiście otwieracz do kapsli. Znaczy, przepraszam. Otwieracz do puszek. On będzie tu. Więc sobie już z automatu teraz porównajmy te dwa otwieracze. Troszeczkę zmieniony profil, dlatego że w Churchu tu mamy obierak do... Czekajcie, o. Tu mamy obierak do przewodów. W tym otwieraczu ten obierak został, czy w tym modelu ten obierak został przeniesiony do innego narzędzia. Jest ten otwieracz krótszy. Natomiast ten nie służy też za otwieracz do butelek. O. To są takie różnice, no drobne moim zdaniem. Największa różnica niestety bądź niestety występuje tu. To jest narzędzie, które sobie bardzo, bardzo cenię, czyli uchwyt do bitów, który w nowym modelu został zastąpiony po prostu dwoma oddzielnymi narzędziami i nie ma uchwytu do bitów, za czym będę chyba płakał, bo to jest jedna z rzeczy, która mi się bardzo, bardzo nie podoba, pomimo że nowy model Free jest taki bardzo poręczny w takim pierwszym kontakcie, to ten uchwyt do bitów, no to jest smutek, że go nie ma. I w nowym modelu Free nie znajdziecie w ogóle kurde, i to jest problem, bo... Oczywiście ja złamałem ten malutki bicik, ja go gdzieś mam w nerce, drugi ten mikrośrubokręcik. Według Ledermana mikrośrubokręt we Free to jest ten. Czekajcie. Kończy mi się bateria, więc zaraz będę musiał wymienić. To jest ten śrubokręt. No, szczerze mówiąc, to nie jest najlepsze rozwiązanie. Gdyby był uchwyt do bitów z gniazdkiem na ten mały bicik, który jest... Łabrze ostrość, dziękuję. Który jest tutaj, to byłby lepszy pomysł. Tak mi się wydaje, tak?
Oczywiście znajdziecie w Czerdżu duży śrubokręt, który jest odpowiednikiem tego śrubokręta. O! Oba, jak widzicie, mają delikatne, sfrezowane końce. W Czerdżu ten śrubokręt jest szerszy, natomiast jest cieńszy. To znaczy w nowym modelu Free to ostrze jest grubsze, ze względu na to, że no, Leatherman postanowił zrobić z niego mikrołom. Więc zobaczymy, jak to się będzie sprawowało. I oczywiście macie nożyczki. Tak jak wspomniałem na poprzednim filmie, nożyczki w modelu Church są takie, powiedzmy, dużo bardziej precyzyjne i dokładne, mimo tego, że też są mocno ostre i mocno wytrzymałe, tak? W modelu Free nożyczki są zrobione na troszkę pomniejszony wzór Serge'a i te nożyczki będą, no myślę, że jeszcze bardziej odporne. Natomiast sam rodzaj sprężyny jest dokładnie taki sam, w ten sam sposób ona działa i tutaj jakichś wielkich różnic nie wprowadzono. Sprawdzimy te nożyczki, zobaczymy, jak się sprawują. O! I słuchajcie, jeżeli chodzi o narzędzia wewnętrzne, no to oczywiście w modelu Church nie macie kilku narzędzi. To znaczy przede wszystkim pojawił się ten śmieszny śrubokręt, który ma miarkę. W modelu Church miarka jest od wewnętrznej strony i to uważam też za lepsze rozwiązanie, szczerze mówiąc, troszkę. Tutaj jest ten śrubokręt, który jest z miarką. Tego narzędzia nie znajdziecie w Church'u i nie znajdziecie w Church'u rozwiertaka, z którego, szczerze mówiąc, stosunkowo też mało korzystam. Zdarzyło mi się parę razy, natomiast stosunkowo mało korzystam z tego narzędzia i obyłbym się bez niego bez większego kłopotu. Porównamy też sobie kombinerki, bo to jest też bardzo, bardzo duża różnica. Słuchajcie, myślę, że Leatherman postawił na to, ja mam tego starszego Church'a, czyli bez plusa, który nie ma wymiennych ostrzy do drutu. W nowym modelu Free Leatherman postawił jednak na mocne umasywnienie. Na zwiększenie jakby chyba odporności tych kombinerek. Ja gdzieś widziałem, nawet tutaj na naszych polskich forach, gdzieś sytuacje, w których odłamała się jedno ramię kombinerek, więc rzeczywiście to się mogło zdarzać. Więc tutaj Leatherman wprowadził zmianę poprzez dużo większą masę tych kombinerek. Dużo więcej materiału jest. Jednocześnie, żeby to wszystko fajnie działało, nie wiem, czy wy to zobaczycie, tutaj te kombinerki nie są w jakiś tam sposób wymyślny, wyfrezowane, natomiast tutaj mamy, żeby nadłożyć materiału, mamy specjalnie wyfrezowane te kombinerki, żeby one mogły mieć więcej materiału i to jest spoko. Widać, że ktoś tu włożył trochę pracy projektowej i na pewno maszyna, która to fresuje, też troszeczkę się napracuje. Oczywiście, tak jak w modelu Plus Church'a, w modelu FreePad P4 macie wymienne ostrza do drutu i to jest świetny pomysł, dlatego że nie trudno okazać się idiotą i spróbować przeciąć coś bardzo twardego, co udowodniłem na własnej skórze. I bateria zrobiła kaput. Słuchajcie, jeżeli chodzi o... mówiliśmy o wymiennych przycinakach do drutu. To świetny pomysł jest, dlatego że nie trudno jest urządzić przycinaki do drutu. Ja to już udowodniłem, więc niestety... przecinaki to dobry pomysł. Tu Leatherman oczywiście chwali się, że to są przecinaki, czekajcie, ostrość, dziękuję, że są przecinaki do grubszego, do cieńszego drutu. Oczywiście jak go złożycie tak bardzo, bardzo wąsko, to zobaczycie, że one są troszeczkę wyprofilowane rzeczywiście tak, że jest takie miejsce, gdzie kąt natarcia tych ostrzy jest większy, ale to było stosowane również w poprzednich tulach, więc nie widzę tutaj jakiejś wielkiej innowacji. Oczywiście zmiana, to też występuje. Ten element tu występuje tylko w modelu Church TTI, to jest zaciskarka do końcówek elektrycznych. Tu występuje, tak jak w niektórych innych narzędziach Leathermana, występuje pod kombinerkami zaciskarka do
końcówek elektrycznych na linkę. Troszkę się martwiłem o to, że nowy Lederman i nowe kombinerki, ponieważ są masywniejsze, będą troszeczkę mniej precyzyjne. Natomiast moje obawy dość szybko zostały rozwiane, dlatego że postaram Wam się tu to pokazać. Profil samych, no proszę o ostrość, profil końcówek samych kombinerek jest dość podobny, są podobnie precyzyjne i mam nadzieję, że tutaj nie będzie jakichś różnic. Natomiast mam też wrażenie takie, że w nowych kombinerkach frez na samym końcu kombinerek został troszeczkę lepiej spasowany i troszeczkę lepiej do siebie te zęby przylegają, więc mam nadzieję, że to też sprawi, że to będzie troszeczkę lepiej funkcjonowało, tak? Oczywiście to, czego nie znajdziecie w żadnym, czy znajdziecie w niektórych, bo na przykład w Mood chyba znajdziecie, w Signalu znajdziecie coś w podobie młotka, natomiast jak gdyby no nie będzie to tego rodzaju masywny kawał pajączek, tego rodzaju masywny kawał stali, więc to też sprawdzimy. Oczywiście w modelu Church w ogóle taki rodzaj, taka część konstrukcji nie występuje. O, i słuchajcie, i to jest chyba takie pierwsze wrażenie i pierwsze porównanie, dlatego że tak jak Wam powiedziałem na pierwszym filmie, nie jestem w stanie Wam powiedzieć, czy te nowe narzędzia Ledermana są lepsze czy gorsze, czy to jest ewolucja, czy to jest rewolucja i jak bardzo projektanci Ledermana wzięli sobie do serca uwagi przy poprzednich narzędziach. Znaczy wiem, że sobie wzięli, bo jest kilka takich drobnych różnic. Jeżeli sobie zobaczycie, to jest bardzo częsty przypadek zrobienia sobie krwiaka na ręku poprzez to, że łapiemy kombinerkami coś, one nam się omskną, domkną się i łapiemy sobie dłoń pomiędzy ostrza, które są na części zewnętrznej. W nowym Free to nie występuje, dlatego że ta przerwa tutaj jest tak duża, że tu nie ma możliwości, żeby sobie ścisnąć rękę nawet w momencie, kiedy nam się to omsknie. I to jest jedna z tych różnic, które zauważyłem od razu na początku, ale to jest z tego powodu, że sam sobie takiego krwiaka kiedyś solidnego zafundowałem Church NTTI, więc wiedziałem o tym, że jak go łapać, żeby sobie tego kuku nie zrobić. Natomiast mówię, no są to pierwsze wrażenie i takie pierwsze porównanie. Zobaczymy, jak to pod kątem użytkowania. Ja będę go użytkował teraz przez jakiś czas. Mam pewien problem, dlatego że nowy pouch, który jest dodawany do Ledermana, nie ma tych gumek zewnętrznych, gdzie można sobie przytroczyć krzesiwo i przytroczyć sobie latarkę, więc pewnie będę używał cały czas starego poucha do Ledermana. Natomiast na pewno będę go użytkował teraz dość tak intensywnie i zobaczymy, jak on się będzie sprawdzał, jak się będzie sprawdzała też ta stal, ta 420, którą wszyscy tak troszkę opluwają, że Lederman tu się wycofał ze 30 i tak dalej, i tak dalej, więc ja sam jestem bardzo ciekaw, nie mogę orzec, dlatego że tak jak Wam powiedziałem, no ja z 30V to tak średnio zadowolony w ogóle jestem, więc zobaczymy. Także musicie mi dać teraz parę tygodni na testy i Wam po prostu powiem, co ja myślę o tym narzędziu. Powiem Wam szczerze, tak? Powiem Wam szczerze też w odwzorowaniu do ceny, bo jak gdyby opinie pewnie będę miał dwie. Tak, bo jedno to jest samo narzędzie, a drugie rzeczywiście jest to narzędzie w odniesieniu do ceny i nie ma się tu co czarować, tak? Natomiast sama zmiana konstrukcyjna po wielu latach bardzo mnie interesuje i chyba na tym się skupię, że to jest jak gdyby coś, co ma tą przewagę nad poprzednimi tulami, albo nie ma przewagi, no bo to jest jak gdyby kwestia testów, natomiast jestem w stanie jedną rzecz zrozumieć, to jest to, że Lederman na 100% wypakował trochę kasy w to, żeby tą nową konstrukcję opracować i
ta kasa się musi Ledermanowi zwrócić. To jest prosta sprawa. To gdyby każdy, kto prowadzi firmę, a jeszcze nie daj Bóg jakieś robi projekty, które potem wchodzą do produkcji, zdaje sobie z tego sprawę, że opracowanie pewnych technologii to są koszty. Więc ja sobie też z tego zdaję sprawę i będę starał się też troszkę przez ten pryzmat patrzeć. Natomiast jak gdyby będę się starał to ocenić w taki sposób, czy kasę, którą Lederman wyłożył, była warta tego, czy nie była warta tego, czy to rzeczywiście przyniosło tak olbrzymie efekty, czy jednak nie, czy trzeba było nie opracowywać tej nowej technologii, albo jednak opracować coś jeszcze bardziej rewolucyjnego. Zobaczymy, będę testował. Jeżeli chodzi o to, w jaki sposób można ten Gotula kupić trochę taniej. Otóż sposoby, słuchajcie, są dwa. Ja sobie pogadałem trochę z militariami na ten temat, tak. Militaria, słuchajcie, doskonale sobie zdają sprawę z tego, że ten tool w Polsce kosztuje dużo. Tam są ludzie, ponieważ no, militaria to Moloch, tak, więc tam są ludzie, którzy naprawdę śledzą to, co się dzieje w polskim internecie i zdają sobie sprawę z tego, jaki jest komentarz na to, na tego nowego toola, więc możecie skorzystać jak gdyby z dwóch możliwości zaoszczędzenia kasy. Przede wszystkim to jest program lojalnościowy militariów. Ja nie przeliczałem jeszcze programu lojalnościowego militariów. Wczoraj, to taki przypadek, ale wczoraj wieczorem sprawdziłem, ile muszę wydać kasy na paliwo na Orlenie, żeby kupić sobie jedną kawę. Więc żeby kupić sobie jedną kawę dużą na Orlenie, trzeba zatankować samochód za 900 zł. Więc jak gdyby program lojalnościowy to program lojalnościowy, ale jak sprawdzałem cenę free, bo naprawdę zastanawiałem się, czy go nie kupić, zanim pogadaliśmy z militariami i oni nam udostępnili do testów tą sztukę, to zastanawiałem się, czy go nie kupić, więc pierwszym pomysłem, na jaki wpadłem, było wykorzystanie punktów KSK. Oczywiście, że jest to część waszej kasy, bo wy za te punkty płacicie, robiąc zakupy, ale w moim przypadku było coś koło 100 oszczędności. Nadal nie wyrównuje to tej różnicy pomiędzy polską ceną a ceną w Stanach, ale pozwala nieco zaoszczędzić. Druga metoda na to, żeby odzyskać trochę kasy, to jest cashback. Oczywiście nadal nikt wam gotówki nie zwróci, ale jeżeli kupujecie, jesteście jak gdyby fanami EDC, militariów, jakiegoś outdooru i tak dalej, i robicie zakupy w militariach, to dzięki cashbackowi możecie potem sobie zrobić zakupy równowartości 200 zł w militariach, wydać się na produkty, które są w militariach, więc oczywiście nadal nie jest to hajs, który zostaje w kieszeni, ale w dłuższej perspektywie czasu no te pieniądze w jakiś tam sposób da się odzyskać. Więc to są takie dwa sposoby, które można wykorzystać, żeby trochę tą cenę zniwelować. O, więc polecam wam dobrze tam poczytać, dobrze sprawdzić. Cashback macie po 30 dniach, ale to jest związane z tym, że Lederman w ciągu 30 dni pozwala na zwrot tego narzędzia, więc z tego powodu cashback jest dopiero po 30 dniach, żeby nie pojawiało się takie cwaniactwo, że wykorzystacie cashback po 14 dniach, a po 20 zwrócicie tula, bo to jak gdyby, znając polskich Januszy biznesu, to na pewno ktoś by się znalazł, kto by zaraz odkrył ten genialny sposób, nie? No, i to tyle z mojej strony. Bardzo wam dziękuję za branie udziału w naszych filmach. Dziękuję też militariom oczywiście za udostępnienie tego modelu, bo to już jest kasa, która no nie jest mała i udostępnienie takiego modelu do testu to już jednak jest hajs. Więc bardzo dziękujemy i będziemy się teraz bawili tym toolem, więc dajcie nam trochę czasu i na pewno recka pełna, rzetelna, na ile jest to możliwe, będzie. O, dobrze, to dziękuję wam bardzo za uwagę. Do zobaczenia.